Boga wysławiamy. Tobie, Panu, wieczna chwała, Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cherubie, serafinowie, śląbie czystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Witamy Was pięknie na widowisku słowno-muzycznym Błogosławiony z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Za chwilę zabierze głos ksiądz Krzysztof i on rozpocznie dzisiejszy koncert. Zaraz po nim zagra orkiestra. Podobnie jak rok temu, kiedy spotkaliśmy się w tym miejscu na misterium upamiętniającym piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II, tak i tym razem wykonawcami są mieszkańcy ziemi kolskiej. Znacie nas na co dzień. Dziś chcemy wam i z wami wypowiedzieć i zaśpiewać radość płynącą z jutrzejszego wydarzenia. A wystąpią za chwilę Miejska Orkiestra Dęta OSP w Kole, uczniowie gimnazjum nr 3 w Kole imienia Jana Pawła II, Studio Piosenki działające przy Miejskim Domu Kultury w Kole, Manufaktura Piosenki Harcerskiej Wartaki, pani Daria Małecka oraz uczniowie Kolskiego Liceum Ogólnokształcącego, pani Urszula Polewska, pan Janusz Polewski, pan Robert Cesarz i ja, Jarosław Kołodziejek. Pan Darek Bagiński przygotował piękną aranżację. Stroną techniczną koncertu zajął się pan Mirek Kwiryk, a nad światłem i dźwiękiem podczas koncertu czuwa Romek Włodarczyk. Honorowemu obywatelowi koła, papieżowi Janowi Pawłowi II za umacnianie ducha,
wiary, miłości i solidarności. Tak na tym pomniku napisali wierni rodacy z miasta Koła. Chciałbym nam wszystkim, którzy mieszkamy w Kole, którzy codziennie mijamy ten pomnik, postawić takie pytanie. Co dla każdego z nas oznacza ten pomnik? Czy tylko chodzi o to, abyśmy przechodząc na tym miejscu pamiętali, że był taki wielki rodak, że był taki wielki syn ziemi polskiej, że był uczyniony honorowym obywatelem miasta Koła? Można by powiedzieć jeszcze inaczej. Co on chciałby nam powiedzieć? Co jakby z jego punktu widzenia miałby oznaczać ten pomnik, ta uroczystość? Zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one.
wędrówki zaufałem drodze. Zaufałem drodze wąskiej, takiej na łeb, na szyję, z dziurami po kolana, takiej nie w porę, jak w listopadzie spóźnione buraki. I wyszedłem na łąkę, stała święta Agnieszka. Nareszcie, powiedziała, martwiłam się już, że poszedłeś inaczej, prościej, po asfalcie. Powiedz mi, kiedy w strachu żyje świat, zaufaj Panu już dziś. Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic, zaufaj Panu już dziś. Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat, zaufaj Panu już dziś. Jak być dobry, powiedz mi, kiedy świat jest taki zły, ale nie o taką z płaczem na ramieniu. Tak, z obliczem gwiazdy. Jak motyl na jeden dzień. Zawsze świeżo, nie skończę. Taką, co biegnie jak owca za matką.